widzimy szybkie podejście pod bombsite A, gdzie już każdy z terrorystów, nie licząc Furlana, decyduje się na podejście longiem. Tutaj Dioko wychyla, jest pierwsze zabójstwo dla niego. Dioko próbuje wychylać, drugi frag już stał się rzeczywistością. Dioko po raz trzeci. No niestety Furlan i MHL zostają sami, ale Dioko z Exercise'em kończą drugą rundę pistoletową na...